wzorem The Rolling Stones będę grał jak długo się da, dopóki powiedzmy nie będzie to jakieś śmieszne albo już powiedzmy będzie to na tyle nieudolne, niedołężne, no to już wtedy przestanę. Cześć Grzesiu. Witam serdecznie z deszczowego Gdańska. Moje pierwsze skojarzenie po przesłuchaniu całej płyty jest takie. Płyta pod radio. No zdecydowanie, no. Zdecydowanie w ogóle. Płyta jest radiowa. Płyta jest singlowa. Jest mnóstwo utworów, teoretycznie przynajmniej, które mogłyby być singlami. Praktycznie myślę, że co najmniej z połowa, a może i wszystkie tak naprawdę. Gdyby się uprzeć, ale nie będziemy się upierać. Tak, słuchaj. Robiliśmy płytę przede wszystkim taką, mieliśmy dużo czasu na to. Wybraliśmy najlepsze to, co nam się gdzieś tam w ogóle w międzyczasie w głowach przydarzyło, wymyśliło, poukładało i uważamy, że płyta jest taka, wiesz, równa, nie ma na niej jakichś tam zapychaczy, że nie ma numerów, które trzeba było dopchać, żeby zrobić jakiś tam czas płyty. Także generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Sami napisaliście we wstępie, przed ukazaniem się płyty, że to jest płyta taka pół na pół, trochę brzmi lat 80., do których wrócimy i troszkę bardziej popowo-rockowa. Co zdecydowało, że poszliście w te sentymentalne, bym powiedział, lata 80. Czy to jest dobry trop? Znaczy dla nas jest to trop zupełnie naturalny. To przecież jest muzyka, z której gdzieś tam w latach 80. wyszliśmy, zasłynęliśmy i tak dalej. Więc to, że ona dzisiaj króluje w ogóle znowu, jest bardzo popularna, aranżacje w stylu lat 80. No i wielu młodych twórców to gdzieś, no muszę powiedzieć, niestety odtwarza w ogóle. Dla nas to jest po prostu proces naturalny. Myśmy jakby tego nie opuścili. Natomiast mamy też inne pomysły. No, dlatego zatrudniliśmy jeszcze innego producenta, drugiego, który z kolei zrobił nam tę odsłonę bardziej taką poprockową, bardziej gitarową, mogę powiedzieć. No, ona jest zupełnie inna. Brzmieniowo no, jest, już nie ma tej elektroniki, syntezatorów, jest dużo więcej naturalnych instrumentów, ale to też jest prawda o nas, bo chcieliśmy ją zawrzeć, na jednej płycie jakoś połączyć, a to niekoniecznie dobrze się daje, jak się łączy jedno z drugim. Na przykład jakaś elektronika, ona niekoniecznie dobrze łączy się z elektrycznymi gitarami, nie zawsze w ogóle, no czasami brzmi to mało spójnie, dlatego zostawiliśmy taki podział, nawet na płycie jest to tak ułożone, że produkcje Sermicha, czyli Michała Kożuchowskiego są w jednej kupce, w drugiej kupce są produkcje Marcina Limka, te właśnie poprokowe, żeby no jakby oddzielić te dwie rzeczy od siebie trochę. Tak, na płytę czekaliśmy długo. Ona miała się ukazać wcześniej. Z różnych powodów nie ukazała się. Czy w tym czasie, od czasu, kiedy już się miała ta płyta ukazać, robiliście jakieś majstry przy niej, coś zmienialiście, coś poprawialiście, czy ona już została tak? Oczywiście, to jeszcze nawet niektóre utwory ja tutaj poprawiłem, w dwóch czy trzech utworach nagrałem wokale, bo już mi się po czasie nie podobały, nie? Więc nagrałem je jakby ponownie. Niektóre rzeczy zostały przemiksowane ponownie, no bo troszkę czekały na swoją kolej i stwierdziliśmy, że trzeba im nadać jakiś taki kształt i sznyt właśnie z chwili obecnej, nie? Więc zrobiliśmy parę poprawek, ale jak myślę, one nie wpłynęły bardzo jakoś tak znacząco. To bardziej robimy to zazwyczaj dla siebie, żeby swoje sumienie uspokoić. Dusza muzyka powoduje, że zaraz po ukazaniu się płyty najlepiej by ją przerobił, tak? Troszkę u ciebie wygląda. Ale to trzeba się właśnie umieć w którymś momencie zatrzymać, bo takie długie siedzenia nad płytą czasami skutkują tym, że otrzymujemy rezultat w ogóle ciągłych poprawek i gdzieś już ten oryginał, ta pierwsza myśl została zgubiona często. No więc
Myśmy jeszcze do tego nie doprowadzili. Okej, okay. Do tego się trzymajmy, żeby zostało tak, jak jest. Na płycie Tak, jest tak. 11 utworów, jak mówiłeś, poukładanych kubkami, jak to pięknie powiedziałeś, określiłeś. Ja jako fan twojej twórczości gitarowej czuję niedosyt, o czym rozmawialiśmy w poprzednim wywiadzie, ale gitara, taka prawdziwa gitara, pojawiła się w utworze numer 6, a potem w numerze 7 eksplodowała, tak? Czyli trochę trzeba poczekać na nią. Tak, no ja muszę powiedzieć, że tutaj moje ambicje jako gitarzysty są absolutnie podporządkowane koncepcji muzycznej zespołu. Jeżeli nie czuję na przykład, że powinienem coś zagrać, czy utwór tego nie potrzebuje, to ja po prostu tego nie gram. Nie? No, tak już jest, że robimy wszystko, żeby utwory jednak były stylowe gdzieś tam. No, zapraszam na moje płyty solowe, na Me and My Guitar, inne tam historie, może te, które będą w jakimś tam następnym czasie, gdzie tam to jest to miejsce, gdzie powiedzmy gitarowo się tak absolutnie wyżywam, więc nie mam żadnych ograniczeń. Tutaj w kombi musiałbym jednak gdzieś tak stanąć w jakimś lekkim rozkroku, w pół drogi, żeby coś zrobić, więc po prostu daję tę swoją gitarę tam, gdzie jest potrzebna. Właśnie, a propos dawania gitary, to w drugiej części porozmawiamy o gitarach. Jeszcze chciałbym wrócić do ważnej rzeczy, jaką są słowa. Podzieliliście jakby tutaj na płycie twórczość, między innymi większość Waldek napisał, ale też jest Jacek Cygan i Karolina Kozak. Jacek Cygan słynie z protest songów, bym powiedział, albo z tych utworów takich, no i to nawet słychać. Mocniejszych. Mocniejszych, odnoszących się do, ja to sobie zanotowałem, takich komentarzowych, bym powiedział, tak? Tak. Dostał takie zamówienie, czy po prostu... Nie, nikogo nie namawialiśmy, co ma napisać, wręcz przeciwnie, u nas jest pełna swoboda. Napisał dwa bardzo ładne utwory, piękne teksty w ogóle, bardzo mi się podobają, mądre i nawet powiem tak, uniwersalne w ogóle, bo on umie tak pisać, że te teksty pasują w różnych latach do różnych sytuacji, że za parę lat też będą aktualne w ogóle, absolutnie. I on ma, zresztą ma wspaniałą rękę do pisania takich rzeczy. No, jego teksty są takie. Z kolei dwa teksty też napisała Karolina Kozak. Też piękne, tylko zupełnie inne z kolei, bardziej refleksyjne. Zresztą jak z nią rozmawiałem, to mi się tam podpytywała i mówiła, że zrobiła research na mój temat, sobie trochę poczytała. No tak, bo w utworze Bang Bang, w którym zaczyna się od, wiesz, 23 tysiące dni. Nie, tak, w ogóle nie liczymy tego. To jest ponad 60 lat. Nie? A, czyli właśnie miałem o to zapytać. Właśnie, więc to jest jakby... bo wydaje się, że to tylko do rymu jest. Nie, nie. Nie okay. Tylko. To też ma znaczenie. Ja rozumiem, czyli tak, ale czy ty widzisz siebie w tych słowach? Twoje życie? Absolutnie w ogóle. To jest 100% ja. Zresztą w każdym z tych tekstów jestem gdzieś tam, inaczej nie mógłbym tego po prostu zaśpiewać z jakimś przekonaniem. Nie? Zawsze jak dostajemy jakieś teksty, to patrzę na to, czy mógłbym to zaśpiewać, czy będę brzmiał jakoś niefałszywie, niezgrzytliwie w tym, myślę. Sądzę, że akurat tutaj, chociaż nie lubię tego słowa, udało się. No ale udało się zrobić, że te teksty, mimo że od różnych autorów jednak są, no, mają pewien wspólny mianownik. Ja uważam, że są mądre, są ciekawe, są na miarę naszych czasów też gdzieś tam. Bo właśnie niektóre z nich przynajmniej
opowiadają o tym, co tu i teraz. O, jeszcze Wojtek Byrski, przepraszam. Tak, jest jeszcze Wojtek. Napisał, tak. Więc jest tego, jest więcej. Ja się też do niektórych momentów tam tekstowych w niektórych utworach przychyliłem, ale to już mówię momenty, nie? Tak, no właśnie. Generalnie Waldek napisał. To było, było, miałem zapytać ciebie, czy dawałeś jakieś hinty, wiesz, odnośnie utworów, ale już sam to powiedziałeś. Do którego najwięcej? O, może tak. Mamy tylko chwilę. Okej. Okay. Słuchaj, jak się przejrzy się setlistę, dużo, dużo jakby przynajmniej w nazwach jest o miłości. To jest temat oczywiście no, bardzo szeroki, bardzo obszerny. Czym dla ciebie jest to słowo miłość? No wszystkim, no przede wszystkim w tym kontekście, o którym śpiewamy o miłości, nie zawsze to jest o miłości do drugiej osoby, nie? To jest temat dużo szerszy, miłości do świata, miłości do przyrody, miłości nawet gdzieś tam w ogóle do bliźniego, do zwierząt, do świata. I niektóre teksty mają, tak jak choćby na przykład singiel, tak, ma zwrotki, które są takie właśnie odnoszące się bardziej do świata, a refreny są bardziej jakieś osobiste, tak bym to powiedział. Na przykład. Nie? Więc no to są takie konstrukcje, ale każdy w ogóle z nas może sobie podłożyć własną wersję do tego. Właśnie to jest fajne. Ja pamiętam, że nigdy nie lubiłem, żeby śpiewać teksty takie tu i teraz w ogóle, bo one już potem po paru latach kompletnie nie dają się słuchać w ogóle, jeśli dotyczą jakichś konkretnych wydarzeń z danego dnia, roku, tam, czy dotyczących pewnej sprawy. Po latach wszystko gdzieś tam, czy historie polityczne, czy społeczne, czy jakieś tam, tracą gdzieś tam pewnego rodzaju no, na wartości, na ważności i tak dalej. I fajnie jak się napisze, to tak jak na przykład Cygan pisze, Cygan, Jacek Cygan, tak? Że jest to uniwersalne, że to się daje gdzieś tam przenosić. I myślę przede wszystkim, że te teksty są mimo wszystko, że nie wszystkie są jakieś takie poważne bardzo, no to są jednak dojrzałe, no, bo to musi być tak, ja jestem dojrzałym facetem i nawet jeśli nie śpiewam w pierwszej osobie, bo nie zawsze śpiewam w pierwszej osobie, aczkolwiek do tekściarzy mam zazwyczaj taką prośbę, żeby pisać w sposób, żebym ja się mógł z tym gdzieś zidentyfikować w ogóle. Więc, no ale mówię, że nie zawsze śpiewam o sobie do końca w ogóle. Ale no, jeśli nawet nie śpiewam o sobie, no to powiedzmy, że gdzieś tam się identyfikuję z tym, co mi gdzieś tam przechodzi przez gardło. No, to jest bardzo ważne dla mnie. Znaczy, ja bym powiedział tak, wolisz poezję niż prozę, czyli to, o czym mówiłeś, czyli ponad czasowość tego, bo poezja jest bardzo bardziej może ulotna, ale z drugiej strony jest też taka, że można ją w każdej chwili przywołać i będzie pasować. Można przywołać, można... Poza tym ona ma tą wieloznaczeniowość. W ogóle proza niekoniecznie ją właśnie ma, bo opisuje dosyć dosłownie w ogóle wszystko. Tak. A propos gitary, bo oczywiście mam nadzieję, że ruszycie w trasę koncertową, to prośba do ciebie, żebyś też zadeklarował. Mamy taki zamiar, żeby zrobić jakieś koncerty promujące album, więc... No właśnie, co chciałeś zapytać? No chciałem, żebyś zadeklarował, że więcej gitary będzie. Aha, nie no, na koncertach siłą rzeczy jest jej więcej w ogóle. No, aranże koncertowe utworów są też no, z uwzględnieniem już wszystkich instrumentów, więc spokojnie zapewniam wszystkich, zresztą mam dużo miejsca do podpisów gitarzysta. No ale też muszę respektować całą resztę zespołu. Znakomitego świetnego klawisowca, świetnego perkusistę. No więc generalnie w ogóle lubimy sobie pograć.